Siemaneczko ludziska. Aha, już że cześć. No siemaneczko, no co? No siema, no siema. No. No, my jesteśmy tutaj na tej mapie Skygrid. No. Wiecie co? Wiem, że lubisz jakieś takie uderzaki, ale spoko. Dobra. Uspokój się. Pamiętacie może, my tutaj zaczęliśmy wcześniej Skygrida, ale go nie dokończyliśmy, bo czekaliśmy na wasze zadania, no ale niestety z waszej strony nic nie przyszło, dlatego też zrobiliśmy z Piotrkiem tutaj taką tablicę z różnymi zadaniami. No i możecie sobie tutaj popatrzeć, albo Piotrek, możesz im przeczytać, co mamy zamiar tutaj robić. A ja czytać nie mogę. Ale wszystkiego nie czytę, tak mniej więcej, bo to trochę... No to generator, kobla, dom, jakiś... farmy, no. Magazyn na itemy. Będziemy no po prostu grać survivala na tym Skygridzie, niby to Skyblock, z różnymi poszczególnymi zadaniami, no i jak je skończymy, no to skończymy, a jak nie, to nie i zobaczycie tutaj właśnie jak nam to pójdzie. No i tutaj dla pomocy, dla ułatwienia, bo wiecie, tutaj się skacze, będziemy mieć takie fajne ity, ja już sobie jeden biorę, kartoffel gun, siema. Portal Gun. No i będziemy mieć sobie tutaj Gravity Gun. Bo niestety Portal Gunem... Ej, ja zginę. Ty, ciebie nie mogę wziąć. No, bo niestety Portal Gunem nie możemy przynosić itemów, a Gravity Gun jest po to właśnie, abyśmy mogli tutaj o sobie... Czekaj. Super. Ja ciebie wziąłem Gravity Gunem. O, patrz. No, bo portalem tego się nie da, bo tutaj są różne, przeróżne itemy, no i czasami będzie łatwiej właśnie nam tutaj się grało. Chociaż nie o to chodzi, aby było łatwiej, po prostu, aby trochę urozmaicić ten serwer. Ups, czekaj, chodź, mogę cię wziąć? Tak. A patrz, a jeśli coś pokażę, ja ciebie wezmę? Czekaj. Daj, no i będziemy tak latać, poczekaj. No dobra. No ja ciebie i ty mnie, i patrz, ja ciebie do góry i ty mnie. Serialnie? A jak teraz no. Na dół? No to na dół, ty idziesz na dół i ja. Ej. Okej. LOL. Okej, tego nie widziałem. Mam cię? No, nie wiem, już chyba nie. Ale szkło tutaj było i znikło. No to żeś... Nie mów, że żeś rozwalił. A jest tutaj. Nie. Tutaj, uważaj, tutaj. Czekaj, może mamy coś. Wiesz co, ja wezmę stąd. Weź tam tu pozbierę portale. Ale nie, tak się nie da. Poczekaj, kill-offu nie mamy. Tak się nie da, patrz, bo jak ja to wezmę, to ja to stracę. Patrz. Widzisz? Poszło! Poszło! Się... pip. Dobra. Dobra, my tutaj mamy różnego rodzaju zadania. Wcześniej nic praktycznie nie zrobiliśmy, dlatego też chyba zabieramy się do roboty. No. I szukamy. Bo to będzie nasza baza, jeżeli tylko zginiemy, co nie? No, a domek zrobimy tam daleko, gdzieś. No, a tych itemów oczywiście nie będziemy tracić. Tutaj tylko jeżeli ktoś będzie chciał z nami grać w gości albo dłużej, to mamy tutaj przygotowane jeszcze portale dla was. To też się znajdzie, o. Także... Zobaczymy jak to będzie. Dobra, Piotr, dużo gadania. Zabierzmy się do roboty, co? Może zrobimy sobie miejscówę, tylko... Tutaj raczej nie, co? Ale najlepiej chyba by było gdzieś... Na tej wysokości, nie? No ja bym robił do góry tam. Całkiem do góry? No tutaj bym się budował tak do góry, żeby było. No ale najpierw trzeba kobl, nie? Generator kobla. Trzeba, no, trzeba znaleźć drewno. Drewno też, trzeba znaleźć żelazo, przetopić. Ale nie bierz tak blisko! No teraz to już weź, bo to już zginie, daj mi to. Lol. Dobra, to najpierw wiesz co, wełnę by się przydało. W którą stronę idziesz tak naprawdę? Ja w tamtą. Ja pójdę tędy, górą. Wełna, wełna, dobrze, 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 tylko... Ja idę trochę dalej, tylko czekaj, gdzie to było teraz? Zagubiłem się, aha, dobra. Idę dalej, bo nie chcę brać tutaj wszystkie... Diaksy! Ziomek, tu są diaksy, możesz od razu brać. Myślę, są niepotrzebne. Ja wolę TNT później wziąć. Po co ci TNT? Żeby ciebie wysadzić. No jeszcze... O! Spawner krowy! Spawner krowy, to jeszcze tu przyjdę. Na razie chcę co innego wziąć.
To są Diaksy, dobra, Diaksy. Tylko czekajcie, nie wiem czy mi się to uda wziąć. Super. Ja to biorę te Diaksy od razu. Ale po co mi Diaksy, no jak jestem, no, po co mi Diaksy, jak nie mam kill-offu? Super. Ja się tak zastanawiam, nie? No. Dobra, muszę je zostawić. Nie wiem gdzie tu iść, Piotr. Gdzie... A czekaj, ja ciebie widzę. Dobra, potem się jakoś odnajdziemy. Nie, najlepiej, dobra, ja idę do ciebie, bo ja będę chciał, żebyśmy się trzymali razem, żebyśmy... A! Spadam. A, widziałem ciebie też właśnie. Dobra, to biorę wszystko, co jest podem, nade mną. Coś ci pyka tam. Ale co? Zegarek. A możliwe, nie słyszę teraz. Skrzynkę mam, a w niej spawner krowy mushroom, 57 kobla. To creeper. Fajnie. Lol, dobra, mamy już rzeczy na start. Tylko wiesz co, jest jeden problem. Co? Nie ma jedzenia. No jest spawner tych, nie? Mówisz. No tak, ale zupki, nie mam jeszcze drzew na tych. Basę zbudujmy, ja ciebie szukam, chodź, gdzie ty mi uciekasz? Ja tutaj zwijam i ty. No to jest właśnie najważniejsze w sumie. O, kolejno widzę skrzynkę i spawner squidów. O, ja też widzę skrzynię. O, fajne i ty. 48 stone'a, lol, nice. Piotr, gdzie ty jesteś? Ja gdzieś tam poszedłem. Wysoko, daleko? Nie jest wysoko. Dobrze, tych itów nie będziemy chyba też tracić, co nie? No. Bo tutaj, wiecie... O! Właśnie, zademonstruję wam. Super. Ale można łatwo... O, to tak. Ja też pójdę do ciebie. Ty, jak spadniesz, to się tutaj robi mnie. No wiem, ja tak robię już kilka razy. Okej. Okay. Co tam? Co tu tam? Wiesz co? To ja już mam kobla na pierwsze rzeczy, tylko ja masz mam drewno? Mam i siekierę, no i trochę drewna mam. To zrób crafting. I tam trochę włożyłem do tego, do skrzyni, nie? Trochę itemów. Tutaj? No. No ale co, tu robimy tą bazę? No, no dobra, ja, niech ja będzie. Ja bym robił tam do góry, ale... No dobra, w sumie tutaj mamy nasze zadania, to będziemy się... Na razie tutaj można, nie? A później przeniesiemy. No dobra, zobaczymy jak to będzie. To włożę na razie wszystko tutaj. Tam jest złote jabłko jedno. Jabłko nam potrzebne. Jej. Mi się wydaje, że drewno na razie będzie nam potrzebne i... Ja mogłem tą siekierę wziąć, ale dobra. Jak ty już tutaj wykosił, że... Że spadłeś. Jeszcze nie, jeszcze nie. Nie, nie, wiesz co zrobiłem? Zgadnij. Co? W lawę wskoczyłem. O, trochę... Palta miałeś. Lol, mnie zrespiło na tej planszy, znaczy z zadaniami. Ej, te arbuzy też się przydadzą do jedzenia? Bo mam, miałbym jedzenie. No, tak. I będzie ten, przecież farma arbuzów potrzebna. Wiesz co ja zapomniałem? Ale nie no. Dobra, ale to zaraz. Może jeszcze raz zginę, tylko... Na razie poparkurujemy sobie. Masz dużo wełny? Jedno myjesz i tam trochę wiesz skrzyni. Dobra, to ja biorę jeszcze na kolejne łóżko. Ej, wiesz co z tym chyba zatrzymywaniem itemów? To będzie trochę za łatwo. Ci powiem. Tak ci powiem. Ale to i tak jest trudno, żeby to zbierać to. No zbieranie jest właśnie takie monotonne, nie? No, no to więc nie wiem, czy tak będzie łatwo. Ja mam melona już. Dobra, ja tutaj mam trochę drewna. A tak a propos, nie? My tam napisaliśmy różnego rodzaju zadania, które możecie patrzeć. I ten, jeżeli wam coś się nie spodoba, bądź się coś spodoba, zawsze możecie jakieś nowe zadania nam wymyślać, budować, czy cokolwiek robić. Ała, lagi! No! Aha. Lagi bolą.
zlagowało mnie. Patrzę, zrobię teraz coś innego. Zrobię sobie lewym przyciskiem. What the fuck? Naprawdę mam lagi. Zrobię tak. Będzie łatwiej. Zbieramy na razie itemy. Tylko czekaj, wiecie co? To sobie wezmę z sobą, bo to mi będzie potrzebne. O nie! Piotrek, ja już znowu spadłem. Zobacz, wyobraź sobie, jakbyśmy nie mieli, że itemy nam się zatrzymują. Wiesz, ile razy już bym zginął? No. Dobra, chodź sobie znajdźmy. Ej, weź, gdzie ty jesteś? No ja to mi tam już powiem. Chcesz, no tak. Mam się zabić? Nie wiem. Bo czekaj, nie, tylko pójdę pod jedno i pomylone ostatnio. Ej, och, dzięki, kurczę, ale mnie uratowało. No bo to ja się zabijam. Ale mnie uratowała, pańczyna mnie uratowała. Ups. No. Co jest grane? No szybciej, nie da się. Mamy 7 wełny, to już mamy na 2 łóżka. No to git. No kurczę, ta wełna, pajęczyna, jeszcze deszcz pada, nie? Ja mam wyłączony go. Jak wyłączyłeś? No tam jest w opcjach. W tym, jak masz chmur, to tam niżej masz ten deszcz, żeby wyłączyć. No tylko... Nie mam tego. Nie wiem, ślepy jestem w tym momencie, nie widzę tego. Performers, details... ten, video setting no. I no. Details właśnie i tu masz sky i później masz water i rain snow masz po prawej stronie. Off, aha, no też racja. Będzie go może słychać tylko. No słychać tak. Jesteś na ty? Gdzie ty okay. Poszedłeś? Tutaj dałeś ten portal. Tak, tak. Dokąd on prowadzi? Poczekaj, bo na razie źle coś zrobiłem. Kurczę, kurczę. No to będzie trochę tym kierować, tym wszystkim. Ej, wiesz co ci powiem? Jak klikniesz na przykład jakimś itemem na tym portal z tego statywa, żeby wziąć, to on ci znika. Okej. Bo właśnie to przetestowałem. Wiesz co, ja przyniosę trochę żelazo... O, masz... Zobacz, czy żelazo przeszło przez portal? Nie. Skomasz. Serialnie? Oh shit. Nie chciałem tego złapać. Połóż to, ja to spróbuję. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, nie, nie. Poczekaj. Odejdź, 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 odejdź. Będzie łatwiej. I wiesz co? Ja tu chyba skraftuję pierwsze nasze rzeczy, bo... Oh my god, jak ten też słychać. Ja mam ściszone. Ten. No teraz, teraz też ciszę. Music i water. Na off. Tam jest 7 wełn, nie? To możesz craftować w sumie, co tam, co tu tam? Ja mam trochę eku. Wpierw trzeba by było żelazo, kilo, żeby żelazo wydobyć i wiadoko na ten. No. Wiesz co, chyba jakiś błąd mam. Czekaj, zaraz Z2. No dobra, to lecimy dalej, co nie? No. W sumie 15 minut, jak widzicie. Sporo... Zajmuje czasu zbieranie tych itemów. Mapa jeszcze jest pełna. No a tutaj jeszcze szybko zobaczymy, jakie tutaj zadania na nas czekają. Zrobienie kobla, zrobić piecyk właśnie, zbudować dom. Tylko Piotr, wiesz co? No co? Trzeba nam z jakąś miejscówę, gdzie my to wszystko zbudujemy, co?
No ja bym budował tam na... nad górą. Całkiem w chmurach? No tak, do góry, bo tam jest więcej miejsca. No niby tak. Ale to już trzeba by było... Wow, sporo masz tego stone'a. To wiesz co, ja zrobię z mojego kobla dużo schodów. O, kobla lgan mi się zacznie. Lol, ty już masz EQ? No, bo ze skrzynek. To masz farta. I żelazo przetopić można i będzie ten. To jest? Mam. Mam. Ej, my to w sumie za szybko to robimy, tak mi się wydaje. Czemu za szybko? O to chodzi. Nie wiem, czy o to chodzi. Zobaczymy, jak to będzie. Ja tu muszę skraftować kilka rzeczy, tylko nie, jak to się kraftowało? Ach, dobra, już wiem. Dawno się nie grało Minecrafta. Wiesz co, ja jednego dirta pójdę zdobyć. Ja mam. W skrzynce powinien być. A no jest. Jak wysoko chcesz mieć te schody, bo ja chcę tutaj budować. No można wyżej. Jeszcze tak, trochę. No i ostatni połóż. Nie no, jeszcze mam... Czekaj, jeszcze mam trzy. Jeszcze mam dwa te płotki, to będzie okej. Ja tutaj postawię moc drzewa, co? Takie zwykłe. Na tej planszy? O, no. Tu? Już teraz? Tam posadziłem na razie, ale to później przyniosę. To zrobimy nasz środek tutaj? Nasza baza? Tutaj będzie środek, nie tak do wyspienia, a tam będzie dopiero wszystko, będziemy budować, nie? No dobra, no to jak tam chcesz. No. I właśnie, my dlatego też odpaliliśmy sobie ogólnie to powiedzmy, nie wiem, nazwać to minigra, nie no, skyblock, że tak powiem. Nie trzeba chodzić na inne różne serwery, tutaj mamy wszystkie itemy praktycznie za darmo, nie trzeba kupywać VIP-ów, na przykład za odbanowanie, jak to Piotrka zbanowali na Trollcrafcie, tylko po to, aby no. Wyłudzać pieniądze na unbany. No. No i tutaj mamy, wykupiliśmy sobie serwer i będziemy sobie grać po prostu samemu, że tak powiem, nie? Czy jak to? A ja nie wiem, czy samemu. No samemu, no. Później. No wiesz, o co chodzi, no... A no, dobra. No w tym sensie samemu, że wiesz, nie musimy płacić za różnego rodzaju VIP-o itp. Nie wiem, no. W ogóle... Ciekawy jestem, czy ktoś w ogóle kupuje jeszcze różnego rodzaju VIP-y na różnego rodzaju serwery, bo ja to kiedyś, szczerze mówiąc, kupywałem, ale to kilka razy. Na przykład na Skylandzie, to jak uzbierałem wirtualną kasę, to zamieniałem się właśnie z niektórymi Oho. Za wirtualne pieniądze. Super. Szkielet mnie tam żepchnął. Ja tutaj zbuduję trochę naszej bazy. Trochę stone'a wziąłem, wiesz? Już tak, wiesz. Mogę zrobić te stone bricki. Ładnie by wyglądało. A wiesz, że nie pomyślałem, ale dobra. Trudno, już teraz nie będę zabierał tego. I wiesz co? Trzeba będzie trzy żelaza zdobyć, żebyśmy mieli chociaż jakiekolwiek wiaderko. Wiem, już jest. Dobra. Jak tutaj widzicie, nam powoli to idzie. No i myślę, że na ten pierwszy odcineczek, powiedzmy zapoznawczy, to w sumie jeszcze pokażę wam takie zadania. Możecie sobie szybko przeczytać, nie chcę mi się ich czytać. Czekajcie, wyłączę tylko F1 i zobaczcie. Będę tak chodził i możecie sobie przeczytać mniej więcej, jakie tutaj mamy zadania. I jakbyście mieli jakiś pomysł co do tego, możecie nam śmiało mówić. My jesteśmy otwarci na wasze wszystkie propozycje, no a tymczasem zapraszamy na kolejny odcineczek. Hejo! Aha.